Przegra tę te negocjację ten, komu bardziej zależy. Wszystkie negocjacje dotyczą konfliktu interesów. No, mówię, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby wody nie otwierać furtki. No bo jak otworzysz furtkę, to będziesz mieć tak zwaną technikę stopy ludzi. Jak nie zadasz pytania, odpowiedź zawsze brzmi nie. Ty chętnie to kupisz, ale na jaką korzyść tutaj możesz liczyć ze strony sprzedawcy? Przerzucasz małpę na ich plecy. Ty masz się nie zastanawiać nad tym, że odrzucasz pierwszą ofertę. Ktoś składa pierwszą ofertę, a ty mówisz spokojnie, Automatyka. tak. Ja muszę to przemyśleć, nie teraz. Wiesz, że zaczynasz tracić czas. Czyli ponosisz koszt ekonomiczny, bo w tym czasie mógłbyś się spotkać z kimś, kto da ci to, na czym ci zależy. Kilkadziesiąt tysięcy złotych. Taką kwotę udało mi się zaoszczędzić w różnych transakcjach dzięki znajomości absolutnych podstaw negocjacji, bo ja jestem całkowitym amatorem. Ale są osoby, które kilkadziesiąt lat negocjują zawodowo, na przykład mój dzisiejszy gość Tomasz Piotr Sidewicz. Cześć Tomku. Cześć Marcinie. Od razu przejdę do konkretnego pytania. Jaka była największa kwota transakcji czy negocjacji, w których uczestniczyłeś? 400 milionów złotych polskich, gdzie wyjściowo miało być to 700 milionów z groszami. Teraz już wiecie, jak odnieść do tego tych moich kilkadziesiąt tysięcy. A które negocjacje były takimi, które tak najmocniej zapadły ci w pamięci? No, to na pewno moja współpraca z kontrolerami ruchu lotniczego, którzy mieli spór zbiorowy w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ty, jako zawodowy negocjator, który bierze udział w największych tego typu rozmowach w Polsce, na pewno znasz nie wiem, kilkaset technik negocjacyjnych, wiele zasad. Ale. Gdybyś miał wybrać z nich pięć, siedem takich najbardziej podstawowych, które każdy mógłby gdzieś tam zastosować i zrozumieć, to co by to było? Rozgraniczmy zasady od technik. Technik myślę, że jest około setki. Zasad jest kilkanaście. Jedna z najważniejszych zasad: nigdy nie akceptuj pierwszej oferty bez względu na to, jak bardzo ona cię kręci. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzisz do mnie, ponieważ znalazłeś na eliksie moje ogłoszenie. Powiedzmy, że ja chcę sprzedać coś za 500 złotych, tak? I ty mówisz: OK. No to, to już jest po negocjacjach, tak? Mamy tak zwaną strefę możliwych porozumień. Sztuka negocjacji to może być dla wielu Twoich widzów, słuchaczy, trochę zaskakujące, co powiem ale sztuka negocjacji zawsze jest związana z tak zwanym konfliktem interesu. I zwracam uwagę, że negocjacje zaczynają się od słowa nie. nie. Tak. Więc nigdy nie akceptuj pierwszej oferty i żądaj więcej niż spodziewasz się uzyskać. To jest taka druga zasada, która jest bezpośrednio skorelowana z tą pierwszą. Ja słyszałem taką fajną anegdotę, że, że na przykład nie wiem, negocjujesz samochód, tak, i myślisz sobie, dobra cena to jest tam 100 tysięcy złotych, ale ja zaproponuję 50 tysięcy i podchodzę do dealera i mówię 50 tysięcy, ona odpowiada okej. Okay". To od razu dwie myśli nie? w głowie. Albo coś nie tak z tym samochodem, albo kiepski ze mnie negocjator, bo mogę powiedzieć jeszcze mniej. Jestem pasjonatem motoryzacji yy, i powiem tak: jakbyś przyszedł do mnie chcąc kupić ode mnie któryś z aut, próbując obniżyć cenę o 50%, to bym Ci od razu powiedział, że Ci od razu brakuje 50%. <laughs> no, przypominam sobie, że negocjacje z Tobą <laughs> mogą wyglądać trochę inaczej. Czyli pierwsza oferta, nigdy nie akceptuj. Pierwsze, to znaczy pierwsza zasada, nigdy nie akceptuj pierwszej oferty. Nigdy. Dobry. Bez względu na to, jak bardzo cię ta oferta kręci. Tak? A jeżeli usłyszymy ofertę, która jest powyżej naszych oczekiwań w ogóle. Nie, nie wiem, negocjuję podwyżkę, mi się sobie chce o tysiąc złotych więcej, a szef mi powie dwa więcej. To też mam powiedzieć nie? Tutaj mi się przypomina taki negocjacyjny dowcip, jak przychodzi młody absolwent z wyższej biznesowej uczelni do, do pracy do korpo. No, i rekruter zadaje mu pytanie, jakie ma oczekiwania ten młody człowiek. No, i on mówi, że oczywiście samochód służbowy najlepiej by było, jakby to było jakieś Ferrari, 100 tysięcy dolarów plus benefity. Na co ten rekruter mówi: To może zróbmy inaczej. To może dwa samochody 200 tysięcy dolarów. No, i oczywiście nie ma sufitu, jeśli chodzi o benefity. Na co ten młody chłopak mówi: Nie żartuje pan, a rekruter, ależ oczywiście, ale to nie ja zacząłem. <grystanie> czyli obaj, obaj żartują. Okej, okay, czyli gdzieś te nasze przedziały negocjacyjne muszą na siebie zachodzić, żeby w ogóle do negocjacji dojść? Tak, doszło. oczywiście, że tak. No, musisz mieć tak zwaną strefę możliwych porozumień, tak? Czyli jeżeli ty chcesz sprzedać hulajnogę, a ja chcę kupić rower, no to nie za bardzo mamy o czym rozmawiać. To znaczy jest taka możliwość, że ty w wyniku swojej komunikacji, perswazji, płyniesz na mnie i ja zmienię y, tą strefę możliwych porozumień. Natomiast, no, wiesz, jak ja słyszę takie historie o zakupie samochodu czy mieszkania, że tam ktoś kupił mieszkanie y, za 50%, to oczywiście statystycznie jest możliwe, tak? bo ludzie są w różnej sytuacji. Na pewno jeżdżąc samochodem miałeś taką okazję wyciągnięcia z za wycieraczki takiej ulotki kupię, kupię każde, każde auto tak. tak jakby się zastanowić nad sensownością takiego łowienia tak? no bo to jest technika łowienia tutaj po stronie właściciela tego biznesu to polega na tym że on szuka ludzi którzy są w trudnej sytuacji finansowej nie mają cash flow i są w stanie sprzedać Jakiś swój ruchomy bądź też nieruchomy majątek, nawet za 50 czy za 30% ceny, tylko i wyłącznie po to, żeby odzyskać tak zwany cash flow. Chociaż tak? trochę tych pieniędzy, tak? Tak, no więc oczywiście no, są sytuacje takie, które będą się przekładać na historię. O, ja tam kupiłem samochód za 10% jego wartości, tak? To statystycznie jest możliwe. No jasne. Natomiast, ale no, jeżeli ktoś wokół tego robi swoją jakąś tam biznesową mantrę i próbuje pokazać, że on jest takim świetnym negocjatorem, no to cóż mogę powiedzieć. Wspomniałeś też o drugiej ważnej zasadzie, czyli proś o więcej niż chcesz dostać. Mhm. Jakbyś mógł rozwinąć, o co chodzi w tej zasadzie? Żądaj więcej niż spodziewasz się uzyskać. To już tam proś, czy żądaj. W negocjacjach Jest, żądamy, nie prosimy. Tak, no czy no, prościa będzie wam dane, tak, więc kołaczcie, otworzą wam. I jeżeli postawisz sobie cel, że chcesz zarobić na danym przedsięwzięciu, na danym biznesie 100 tysięcy, tak, to oczywiście dyletant negocjacyjny powie: To ja poproszę o 150, tak, i zajdę o te 50 tysięcy w dół, i to będzie e, dobre zamknięcie negocjacji. Tylko ten przykład, o którym teraz tutaj mówię, jest bliższy targowaniu się, i tu mamy świetną arabską szkołę. Ja w ogóle jak słyszę takie porównania, że jedź do Egiptu, tam się nauczysz negocjować. Bzdura. Jedź do Egiptu, tam się nauczysz targować. A to nie jest. Targowanie to, to jest tylko jeden, jedna z płaszczyzn, gdzie można e, prowadzić negocjacje. Więc żądaj więcej niż spodziewasz się uzyskać. Tak naprawdę sprowadza się do tego, że jeżeli stawiasz sobie cel 100 tysięcy, to zażądaj 120. No bo jak zejdziesz ze 150 na 100, to tak powiem szczerze, to jest takie, wybacz, ale negocjacyjne spuszczenie gaci. Tak? I, i, I ta druga strona mogłaby sobie pomyśleć, no dobrze, to skoro on już szedł o 50 w dół, to jeszcze pociągnijmy w dół. Czyli prosimy o więcej po to, żeby mieć z czego zejść. Tak. Na pewno nie prosimy o 100, jeżeli chcemy dostać 100, bo wtedy byśmy tak. w ogóle nie mieli żadnej przestrzeni tak. negocjacyjnej, tak. żadnej elastyczności. Tak. Tak. Ale też nie, nie możemy dać tak wysokiej oferty, żeby ona była po prostu śmieszna dla naszego partnera i żeby w ogóle nie wiem, odszedł od stołu już na samą. No, tak jak wcześniej powiedziałem, no, wchodząc w obszar negocjacji z drugą stroną, e, z tym partnerem, z którym chcesz się dogadać, tak? Nigdy przeciwnikiem, bo jeżeli ktoś mnie nazywa przeciwnikiem w negocjacjach, to w tym momencie daje mi absolutną legitymację do uskuteczniania takich zasad, jakie są w, na wojnie i w miłości, czyli braku to... zasad. Tak? Jednak w negocjacjach chodzi o to, żeby się dogadać. Więc yy, tworzysz strefę możliwych porozumień, tak? Ona musi być racjonalna. Ona musi się bronić, no, w biznesowych negocjacjach handlowych, to ona się musi bronić tak zwanym Excelem. Tak po prostu. Jasne, yes. tak? Yy, natomiast żądaj więcej niż spodziewasz się uzyskać, odwołuje się do faktu takiego, że nigdy nie wiesz, jaki jest pułap. Po drugiej stronie. Ty możesz mieć zrobioną pracę wywiadowczą, detektywistyczną i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że ludzie są emocjonalni. Tak? Więc nie jest powiedziane, że ktoś nie zapłaci ci tego, e, czego żądasz. I, I też taka zasada negocjacyjna bardzo fajna. E, jeśli nie zadasz pytania, to odpowiedź zawsze brzmi nie. Czy w takim razie nie jest też Dobrą zasadą próba uzyskania informacji od drugiej stronie, jaka jest, nie wiem, jej cena, czy jej kwota, zanim my podamy swoją. Uśmiecham się, bo to o czym ty mówisz tak z, z, z mojej perspektywy, jeśli chodzi o doświadczenia, to to jest takie wybaczne, no ale, ale banalne. Tak jak tak? już mówią, nie? nigdy nie wychodź z pierwszą ofertą. <grym> co już czasami nie ma wyjścia chyba, nie? W negocjacjach stosuje się tak zwane lewary negocjacyjne, które są zdecydowanie silniejszym narzędziem niż, niż jakakolwiek technika negocjacyjna, aczkolwiek są techniki, jedną z takich technik jest sztywny, nieobecny albo pusty portfel, który może stać się lewarem. Tak? Jak oglądasz filmy, gdzie ktoś komuś składa propozycję nie do odrzucenia i nie nawiązuje tutaj do Ojca Chrzestnego, mm. tylko do, do filmów, które pokazują negocjacje, gdzie na szali naprawdę no, leży tak zwana gruba materia. Tak? Nie chcę powiedzieć, że ludzkie życie, ale, ale leży coś grubego. To zwróć uwagę, że tam stosuje się, i to, to jest bardzo rzeczywiste, bardzo prawdziwe, tak zwane lewary negocjacyjne. Lewar negocjacyjny polega na tym, że ja muszę wiedzieć coś, co jest dla ciebie bardzo niewygodną rzeczą. Tak? Czyli masz jakiegoś trupa w szafie. jak masz takiego trupa w szafie? No, podam ci taki najprostszy przykład z możliwych. Tak? Wchodzisz, bo znalazłeś ogłoszenie, że ktoś sprzedaje mieszkanie. Mm -hmm. tak? Trafiasz na małżeństwo. Oni sprawiają wrażenie, że są mili, sympatyczni, ale ty tak się przysłuchujesz, jak oni się ze sobą komunikują i masz wrażenie, że oni są właśnie w trakcie rozwodu. Tak? To lewar negocjacyjny, jaki możesz w stosunku do nich y, y, zastosować, y, to jest położenie gotówki na stół w granicach powiedzmy poniżej 20, znaczy no, gdzieś tak na poziomie 70-80% tego, czego oni. Oczekiwaliby rynkowo. Oczywiście ja mam świadomość, że to jest taki bardzo uproszczony przykład, ale jeżeli ktoś się bardzo spieszy, bardzo mu zależy, no to, to tak pozycja. jak z tym samochodem, tak? Że kupię samochód za gotówkę, tak? no, Nie zadasz pytania, a co byście powiedzieli, drodzy Państwo, na gotówkę za powiedzmy 24 godziny w wysokości 75%. Ceny wyjściowej, tak? Żądaj więcej nie spodziewasz się uzyskać. Bo dla nich priorytetem może nie być cena, ale na przykład to, żeby szybko dostać odpowiednio dużo rynku. Albo szybko się rozstać, tak? Po mhm. prostu przestać na siebie patrzeć i upośledzać układ nagrody w mózgu. Jaką jeszcze zasadę negocjacyjną wymieniłbyś wśród tych najważniejszych? E, posługujesz się słowem nie, ignorujesz słowo nie. Tak jak powiedziałem, negocjacje zaczynają się od słowa nie, tak? Neg otium. Łacina, neg to jest czyste nie, tak? Czyli wszystkie negocjacje zaczynamy od powiedzenia słowa nie i im szybciej powiesz to nie, tym lepiej dla twoich negocjacji, tak? Ale zwróć uwagę, że tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju taką negocjacyjną hipokryzją, no bo z jednej strony ty ignorujesz jak ktoś ci mówi nie... Bo po prostu wierzę o tym, że na tym polega ta gra. Tak, tak jak słyszę nie, tak, to no, się nie słyszę, zniechęcam. Tak, to w ogóle, wiesz, spływa to po tobie, jak tam coś skaczego zadruga. Tak? Wręcz jest to dużo lepsze niż sytuacja, gdyby ktoś był zupełnie obojętny na moją ofertę. Tak, natomiast tutaj musimy pamiętać o, takich, o takiej ważnej rzeczy, że większość ludzi niestety jest nieasertywna. Czyli mają problemy z artykułowaniem w daleko idącym uproszczeniu oczywiście, no bo asertywność nie sprowadza się tylko do umiejętności powiedzenia nie, tak? I jak szkole handlowców, to to, co mi też bardzo wybrzmiewa w ich takim straumatyzowanym zawodowym życiorysie, to to, że oni mają już dosyć tych wszystkich klientów, którzy są na nie. Tak? No ale no, na tym to właśnie polega, że ty mówisz nie, że na coś się nie zgadzasz, tak? czyli otwierasz strefę możliwych konfliktów w tej strefie możliwych porozumień, i ignorujesz, jak ktoś ci mówi, nie, Marcin, w ogóle nie ma o czym gadać, tak? A ty mówisz dobrze, spokojnie. Tak? Na razie nie ma o czym gadać, a, a za chwilę będzie o czym gadać. Pamiętaj proszę, że jeżeli weźmiemy sobie listę pięciu powodów, dla których doprowadzamy w negocjacjach do fiaska, to zawsze na pierwszym miejscu to jest zła komunikacja i brak zrozumienia. Natomiast eskalacja żądań tak, jest naj na samym końcu. Czyli ja siadając do negocjacji z tobą, żądam więcej niż spodziewam się uzyskać. Ty mówisz, Tomek w ogóle zapomnij tak? Ja wiem dobrze, masz spokojnie, nie. teraz jesteś na nie, za chwilę będziesz na tak. No dobrze, czyli mamy trzy omówione takie zasady. Mm. Nigdy nie akceptuj pierwszej oferty, żądaj więcej niż spodziewasz się uzyskać. Mm. Posługuj się nie, i też jak słyszysz nie, to się tym specjalnie nie przejmuj, bo to tak, ignoruj nie. Mhm. Mm y Jaką jeszcze zasadę byś tutaj przytoczył, żebyśmy mieli taką fajną listę, z której nasi widzowie mogliby korzystać? Następną taką ważną zasadą, proszone ustępstwo, proś zawsze o coś w zamian. Okej, okay, czyli co? Nic za darmo. Jeśli odpuszczę, to chciałbym w zamian otrzymać coś od drugiej strony. Sztuka negocjacji to jest umiejętność posługiwania się walutą, jaką są wzajemne ustępstwa. Tak? Czyli sztuka negocjacji to jest gra coś za coś. To nie jest targowanie się. Targowanie się jest elementem gry negocjacyjnej. Więc jeżeli ty mnie prosisz o ustępstwo, na przykład, nie wiem, nawiązujesz ze mną współpracę i prosisz mnie o odroczony termin płatności, ja mówię, dobrze, ok, 7 dni. Gdzie ty z tyłu głowy masz dni 30, no to powiedzmy, że kompromis wychodzi na poziomie 21, mhm. tak? Natomiast jak ty mi powiesz, dobra, słuchaj, Tomek, współpracujemy, odroczony termin płatności 31 dni. Ja mówię, ok. No nie. Czyli sztuka negocjacji zawiera w sobie ten element gry. Coś za coś. Ustępstwo za ustępstwo. Proszony o ustępstwo, momentalnie musisz prosić o coś w zamian. Okej, okay, bo jak tego nie zrobisz, to za chwilę będą kolejne prośby i kolejne drobiazgi. Tak, tak, dokładnie. Po plasterku druga strona może nas pokroić nie? i powiedzieć, dobra, to jeśli nie cena, to może termin, jak nie termin, to inna rzecz. Czyli okej, okay. jak ci ustąpię na tym, w porządku, ale ty w zamian też mi coś w takim razie musisz ustąpić, żeby y, każde ustępstwo, które... Proś mnie druga strona, wiązało się dla niej z jakimś kosztem. Tak, na pewno tak. Natomiast y, y, pamiętajmy, że na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. Tak, więc jeżeli nie będziesz tego robił, bardzo szybko przyzwyczajisz otoczenie, że po prostu można ci negocjacyjnie wejść na głowę. No, on wprawdzie stawki ma wysokie, ale za to godzi się na wiele innych rzeczy i można mu wejść na głowę. To znaczy, że mu zależy, tak? Bo w negocjacjach przegrywa zawsze ten, komu bardziej zależy. I to jest kolejna, myślę, bardzo ważna zasada. Bardzo ważna. W negocjacjach hmm. zawsze przegrywa ten, komu bardziej zależy. Tak. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy zwierzęciem bardzo emocjonalnym. I rządzą nami emocje, i nawet ci, którzy absolutnie odcinają się od tych emocji, mówiąc, ale przecież ja to absolutnie zracjonalizowałem sobie w głowie, to ten proces racjonalizacji będzie się fachowo nazywał tak zwanym mechanizmem obronnym. Wszystkie decyzje, które Ty podejmujesz, które ja podejmuję, niosą jakiś ładunek emocjonalny. Tak? I Chcesz, Zróbmy sobie taki przykład. Tak? Chcesz sprzedać swój samochód. Najeździłeś się już nim. Tak? Wiadomą rzeczą jest, że prawdopodobnie część tego wkładu finansowego z tego samochodu będzie ci pokrywać zakup nowego auta. No bo zakładam, że, że chcesz czymś jeździć. Tak? I stawiasz sobie cel, że ten samochód sprzedajesz, nie wiem, strzelam znowu za te 100 tysięcy złotych. Tak. i przychodzi do ciebie jeden, drugi, trzeci, wiesz, jak to w Polsce, tak, panie, dlaczego tak drogo? Tak? Już sam fakt, że się do ciebie odzywa świadczy o tym, że jest zainteresowany, bo gdyby nie był zainteresowany, to by się do ciebie nie odzywał. Tak, że ta tak? cena nie jest dla niego barierą. No nie. dokładnie, więc to jest taka gierka psychologiczna na zasadzie, kto komu dokręci tutaj pierwszy śrubkę, tak, i kto pierwszy negocjacyjnie ściągnie gacie. I to, to ściąganie negocjacyjne gaci właśnie się wiąże z tą zasadą, że przegrywa w negocjacjach ten, Komu bardziej zależy. Tak? Czyli jeżeli ja stwierdzę, że za wszelką cenę chcę sprzedać ten samochód, a jeszcze mm. sobie narzucę jakiś deadline, że do końca tygodnia, albo nie daj Boże, już tam mam podpisaną umowę o ten następny i ten mm -hmm. sprzedaję tylko po to, żeby tu mieć przedpłatę, to będzie mi bardzo zależało i no nie ponegocjuję, mówiąc po prostu. Słuchaj, no, inaczej się negocjuje z kimś, kogo goni komornika, inaczej się negocjuje z kimś, kto śpi na pieniądzach. Czyli czwarta zasada, którą wy, wymieniłeś, że za każde ustępstwo które jest żądane od ciebie, ty mm. też żądaj ustępstwa. Kolejna w negocjacjach przegrywa ten, komu bardziej zależy. Mm. To już mamy pięć. No to mm. co? Jeszcze ze dwie. Zawsze bądź gotów przerwać negocjacje. Mm -hmm. Ta zasada będzie korelować nam z poprzednią zasadą, że w negocjacjach przegrywa ten, komu bardziej zależy. Tak, ale przypomnij sobie takie sytuacje, gdzie zacząłeś uskuteczniać rozmowę nie po to, żeby coś uzyskać już materialnie, tak? Protransakcyjnie, tylko dlatego, że się po prostu dałeś wciągnąć w wir komunikacyjny. Umiejętność przerwania negocjacji. Oczywiście to można zrobić na różne sposoby, tak? Bo będą ludzie, którzy ostentacyjnie wyjdą, trzasną drzwiami To też jest. Pewną techniką, nie, którą można czasem zastosować. Tak, oczywiście, no bo to będzie nam korelować z zasadą, że jeżeli ktoś za tobą pobiegnie i będzie cię przepraszał i tam wiesz, w, w, zrobi rajtana w drzwiach albo rzuci ci się do kolan i powie, Marcinku, Marcinku, żartowałem. Tak? No też nie wiesz, czy on gra, czy on nie gra. No, wiesz, ludzie mają różne y, y, zasoby, jeśli chodzi o, o, o możliwości aktorskie. Tak? Więc zawsze bądź gotów przerwać negocjacje polega na tym, że jeżeli nie jesteś w stanie stworzyć tej strefy możliwych porozumień ze swoim partnerem i wiesz, że zaczynasz tracić czas. Czyli ponosisz koszt ekonomiczny, bo w tym czasie mógłbyś się spotkać z kimś, kto da ci to, na czym ci zależy. Tak? Ale prowadzisz tą rozmowę, bo nie, bo nie jesteś asertywny, albo wydaje ci się, że, że to będzie źle odebrane i tak dalej, i tak dalej. No, w negocjacjach, jeżeli siadasz do negocjacyjnego stołu i, i pragniesz tego, żeby cię wszyscy kochali i lubili, no to, to już jest źle. Tak? I wspomniałeś też o ego, że tu masz zasadę, która jest też bardzo istotna. No tak, no twoje, twoje ego nie jest twoim przyjacielem w negocjacjach, tak? Czyli nie jest, że mam wielkie ego, to jestem pewny siebie, będę świetnym negocjatorem, tylko ty mówisz wprost przeciwnie, schowaj to ego. Tak. Bo sam powiedziałeś, mądry jest głupi, a głupi jest mądry, czyli to koreluje z taką postawą. Jak masz do czynienia z kimś, kto tak stosuje nadmiar autoprezentacyjny, to ja tylko tak nadmienię trochę akademicko, że nadmiar autoprezentacyjny będzie nam korelował z niskim poczuciem własnej wartości. Czyli samasz nam się, ktoś nie wiem, podjeżdża drogim samochodem, stara się zrobić wokół siebie taki tak. onturaż świetnego tak. negocjatora. Tak, tak. tak. Hmm? Słuchaj, są sytuacje i są sytuacje, tak? W niektórych sytuacjach ta grana o nieśmielenie drugiej strony może ci się kalkulować. Tak? Zrobiłeś rekonesans, zebrałeś dane i wiesz o tym, że jak wiedziesz z mocną pompą, to osiągniesz to, na czym ci zależało. Ja tego nie kwestionuję, tak? bo to, 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 to nie jest takie zero-jedynkowe. To wszystko zależy od tego, jaki jest scenariusz negocjacyjny, który musi być przez ciebie dobrze policzony. Natomiast to są takie sytuacje, gdzie no, ktoś wchodzi e, na spotkanie, pogwizduje, wiesz, e, e, i pokazuje, że co to nie on. A... Albo wprost mówi, panie, ja już tyle w życiu się na negocjowałem. odpuść pan sobie. No dokładnie. No, i, i, i... To od razu się rodzi taka chęć, nie... no okej, okay. to zobaczmy. <laughs> Chciałem już panu opuścić tą cenę, ale skoro z pana taki kozak, no to proszę bardzo, negocjujmy. To mam taką historię, jak sprzedawałem mieszkanie w zeszłym roku i wchodzi małżeństwo i zadają pytanie, czy jest możliwość negocjacji ceny. Ja wiedząc o tym, jaki jest rynek mieszkań, tak, no, mówię, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby w ogóle nie otwierać furtki. Tak? No bo jak otworzysz furtkę, to będziesz mieć tak zwaną technikę stopy w drzwi. Jak ci włożą stopę w drzwi, to ty tej furtki już nie zamkniesz. Tak? Ja mówię, że absolutnie nie, że drodzy Państwo, znacie cenę, przyjechaliście, poświęcacie swój czas, więc konkretyzujmy, tak? W lewo albo w prawo. Ja jestem bardzo konkretny, jeśli chodzi o komunikację, co nie wszystkim się podoba. Na co Pan mąż zadaje mi pytanie, czy jest możliwość negocjacji zadatku? Na co ja odpowiadam pytaniem, w którą stronę? No bo wiesz, zadatek można negocjować, żeby on był wyższy, ja mówię celowo o zadatku, nie o zaliczce. Tak? To w którą stronę? Czy on chce, żeby ten zadatek był większy? Czyli w momencie, kiedy ja zerwę te negocjacje, no to wtedy ponoszę konsekwencje tak, tego zadatku, czy żeby był niższy? Wydawało mi się, że to jest pytanie absolutnie osadzone w logice, na co, na co Pan strzelił Focha i powiedział: Tak, to w ogóle nie będziemy rozmawiać, i wyszedł, ale została żona. No ale i tak nic z tego, wiesz, jakby nie, nie było. Czyli trochę z tym ego, to mi się od razu przypomina film, porucznik Colombo, tak? który tak. był tak naprawdę bardzo skuteczny, a zawsze udawał trochę takiego tak. idę. No dokładnie. Yy, tak, tylko tak jak powiedziałem, proszę pamiętaj o tym, że są sytuacje i są sytuacje. No tak? oczywiście. W ogóle, no, wszystkie te zasady i techniki, o których mówimy, z konieczności przedstawiasz tylko taki uproszczony, to w taki uproszczony sposób, i pewnie w różnych sytuacjach, w różny sposób można to. Rozgrywać. A jestem mm. bardzo ciekawy, czy były takie negocjacje, które przegrałeś. <grywa> tak, to jest takie pytanie, które dosyć często pada pod moim adresem, kiedy ludzie wiedzą, no czym, tak się, czym, się, czym pyta... się zajmuję zawodowo. Tak, były takie negocjacje wiele lat temu na Sycylii w wypożyczalni samochodów, przed którą byłem ostrzegany żeby z tej wypożyczalni nie korzystać, natomiast alternatywnie mogłem jechać kilkadziesiąt kilometrów do sieciowej wypożyczalni, problem tylko polegał na tym, że traciłbym cały dzień na przemieszczenie się, a ponieważ ja mam jakąś tam skłonność do zarządzania ryzykiem, więc stwierdziłem, spróbujmy, podpisałem umowę, opłaciłem autokasko, Pojechałem samochodem pierwszego dnia do miejsca, do którego, jak się potem okazało, nie powinienem pojechać. Przebito mi tam oponę. Ja tą oponę wymieniłem, jakoś szczęśliwie dojechałem do hotelu i na następny dzień przychodzę do tej hotelowej wypożyczalni i mówię, że mam przebitą oponę i że chciałbym albo wymienić auto w ramach autokasko, albo poprosiłbym o nową oponę. Na co pani zadaje pytanie? gdzież mi tą oponę przebili? Ja mówię, no że pojechaliśmy do Corleone, tego Corleone na Sycylii, tak? Na co ona mówi, no widzi pan, jakby pan nie pojechał do Corleone, to by nic by się panu nie stało i to jest pana zaniedbanie, nas to nie interesuje. Po czterech godzinach oddałem kluczyki. Po czterech, tak, godzinach, tak. Po czterech, po czterech to... godzinach to nie były negocjacje, to była czterogodzinna strata czasu, ale to też było uwarunkowane pewnymi rzeczami, na które nie chciałem mieć wpływu, powiedzmy w ten sposób. Więc oddałem kluczyki. Musiałem szybko dzwonić do banku, żeby zblokowali moją kartę kredytową. Ale powiem Ci tak, bo zadałeś mi to pytanie, się zacząłem śmiać. Słuchaj, przegrać negocjacje na Sycylii i nie wrócić w czarnym worku, to jak wygrać negocjacje na Sycylii. Jaka jeszcze zasada, Twoim zdaniem, powinna znaleźć się na tej liście? Unikaj konfliktowego prowadzenia negocjacji, pomimo tego, że każde negocjacje dotyczą konfliktu interesów. No bardzo mi się to podoba, bo ja jestem zupełnie niekonfliktowym człowiekiem, ale rozwinięty. Ja również jestem niekonfliktowy. Zobacz, masz strefę możliwych porozumień, tak? Czyli... Czyli takich powiedzmy sobie przedziałów, które na siebie gdzieś zachodzą, tak? I my się gdzieś w tej znaczy, wspólnej części Ty, ty, ty chcesz we. sprzedać to, co ja chcę kupić, tak? Już sprowadzając do takich negocjacji handlowych, tak? Czyli co do tego nie ma sporu. Yes. Że to, co ty chcesz sprzedać, to ja chcę to kupić. Mm -hmm. Pytanie jest tylko, czy się dogadamy tutaj w kwestiach finansowych, tak? I na jakich zasadach te finanse miałyby wyglądać? Wszystkie negocjacje, co może być też zaskakujące dla Twoich widzów, zawsze są związane z konfliktem interesu. tak? No bo powiedzmy, no, wchodzisz ja do. Chcę jak tak, najdrożej, to tak, najtaniej. Najprostszy przykład z możliwych. Wchodzisz do sklepu, patrzysz, jakąś tam widzisz, fajną rzecz, ciuch, spodnie, nie wiem, cokolwiek. Tak? Patrzysz na metkę i mówisz: No dobra, spróbujmy. Tak, mam dużo czasu, zobaczymy, co się będzie Poćwiczę działo. Poćwiczę, sportu. tak, Poćwiczę dla sportu. Yy, podchodzisz do ekspedientki, oczywiście przymierzyłeś, wiesz o tym, że to pasuje, tutaj jest pełna zgodność i jesteś gotowy zapłacić za to, Tą cenę, którą widzisz na metrze, ale zadajesz pytanie. No, jak nie zadasz pytania, odpowiedź zawsze brzmi: nie, tak? że ty chętnie to kupisz, ale na jaką korzyść tutaj możesz liczyć ze strony sprzedawcy? Wiesz? Przerzucasz małpę na ich plecy. Tak? Oni mogą powiedzieć: Proszę pana, promocje są tylko przy trzech sztukach wyżej i tak dalej, i tak dalej. To jest ich tak zwany sztywny, nieobecny. Tak? I oczywiście, jak się zapienisz przy tym, tak, pokażesz tutaj jakiś cały repertuar zagrań historycznych wręcz, a co niektórzy ludzie mają niestety w zasobach, no to, to moim zdaniem jest słabe, tak, z negocjacyjnego punktu widzenia. Jeżeli, bo, bo tak, ty masz swoją technikę, sprzedawca ma swoją technikę, tak, tak? przegra tę te negocjację ten, komu bardziej zależy. Czyli albo sprzedawca, bo ma koniec miesiąca i na przykład chce zamknąć target, Albo ty na zasadzie, dobra, tam nie będziemy tracić czasu, wychodzimy z tego sklepu z tym, z tym nabytkiem, na którym ci zależało. Natomiast no, są takie sytuacje, gdzie ten konflikt interesów jest bardzo mocno zaogniony, gdzie masz spór zbiorowy, gdzie na stole leżą dziesiątki, setki milionów, czasami też inne rzeczy. Należy do tego podchodzić bardzo spokojnie. Oczywiście, ja wiem, że powiedziałem, że negocjator musi być aktorem i tak dalej, i tak dalej, tak? Tylko to musi mieć wszystko ręce i nogi, więc unikaj konfliktowego prowadzenia negocjacji, pomimo tego, że wszystkie negocjacje dotyczą konfliktu interesów. tak? No bo jak wchodzisz do sklepu i mówisz: Nie zapłacę Wam tam, nie wiem, 900 zł za te portki, tylko zapłacę Wam, nie wiem, 500. Tak? No to wywołujesz konflikt interesów, tak. No szczególne takie miejsca, w których. Nie warto negocjować, a już na pewno nie warto negocjować w sposób konfliktowy. Restauracja, dentysta, fryzjer. Nie korzystam, to ci nic nie powiem. Restauracja jest doskonałym miejscem, bo zapewne taki ty, jak i, jak i twoi widzowie byli świadkiem, jak. Słuchasz, coś może dodać do potrawy. No tak, mamy dylemat więźnia, tak? Czyli ty się będziesz pastwił nad kelnerem, a kelner się zemści, plując ci do talerza, tak? Więc no tak to jest taki przykład właśnie wybujałego ego i takiej chęci manifestacji: ja ci pokażę, jak się tutaj załatwia interes. Dla mnie to jest słabe. Tomek, no, nikt nas negocjacji w szkole nie uczy i tak naprawdę większość osób bardzo boi się tego tematu, bo on się wydaje niezwykle skomplikowany i że no, żeby posiąść ileś tam technik, to trzeba poświęcić, mm -hmm. tak jak ty, 30 lat. Czy jest coś, czym mógłbyś zachęcić naszych widzów do tego, żeby jednak popróbować poćwiczyć, rozwinąć się w jakiś sposób pod tym względem? No bo jednak to są konkretne oszczędności i korzyści, które możemy w życiu osiągnąć. Powiedziałeś coś takiego, że, że w szkole nas nie uczą sztuki negocjacji. Z jednej strony, tak, nie, nie ma takiego przedmiotu, niestety. Z drugiej strony, e, możesz negocjować oceny z nauczycielem. Mhm. Tak? I tutaj taki bardzo życiowy przykład. Zależy Ci na tym, żeby poprawić ocenę. Tak? Walczysz o czerwony pasek, nie wiem, o srebrną tarczę, o cokolwiek, co jest dla Ciebie istotne. I przychodzisz do nauczyciela. I zadajesz takie pytanie, od razu przerzucasz małpę na, na jego plecy, tak? a taka technika negocjacyjna. Co mógłbyś zrobić, żeby poprawić tą ocenę? Tak? Nauczyciel oczywiście będzie miał prawdopodobnie spod palca jakąś tam pracę domową, nie wiem, jakiś projekt, żebyś zrobił i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ale zwróć uwagę, że to już jest negocjacja, tak? że to jest już ta gra coś za coś. Tak? Czyli ja chcę uzyskać wyższą ocenę jako twój uczeń, a ty jako mój nauczyciel daj mi możliwość wykazania się, co też będzie dla ciebie benefitem, bo twoja statystyka nauczycielska, jeśli chodzi o skuteczność nauczania, też pójdzie do góry. Oczywiście jak trafisz na nauczyciela, który nie czuje tego klimatu, no to, to, to nic z tego nie będzie. Natomiast... Jak zachęcić? Jak zachęcić? Każdy człowiek, który ma jakikolwiek stary kufer, nie wiem, piwnicę, garaż, to ma tam mnóstwo przydasi, które już mu się nie przydają. O. Tak? Może to spieniężyć. Tak, dokładnie tak. I tutaj yy, myślę, że doskonałym miejscem, doskonałą areną na bezkosztowe wręcz yy, ćwiczenie negocjacji jest OLX, tak? No bo jeżeli coś trzymasz w kufrze od dwóch lat, to już nie będziesz z tego korzystał, tak? Więc zajrzyj to znaczy do tego. Nie zależy, tak? No dokładnie, więc zajrzyj sobie do tego kuferka i nie wiem, z, wystaw te rzeczy na OLX, a wiesz Tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, że no jeżeli chcesz cokolwiek u siebie potrenować, no to, to, to musisz być sumienny. Tak? Więc to wymaga jakiegoś tam zaangażowania czasowego, musisz zrobić zdjęcia i tak dalej, tak dalej. Napisz od razu, zaznacz cenę, tam nie wiem, że masz jakiś dzbanek za 300 zł, ale napisz do negocjacji. Mhm. Tak? Zachęcisz w ten sposób ludzi do tego, żeby się do ciebie odzywali. Jak piszą większość ludzi, bo ja to permanentnie trenuję, zachęcam moich synów też, że jak chcą zarobić parę złotych, to żeby przejrzeli swoje zasoby, ale czeka. Zachęcisz w ten sposób do tego, żeby otworzyć komunikację, do tworzenia tej strefy możliwych porozumień. I zasada jest taka: jeżeli ktoś do ciebie pisze SMS-a, czy tam komunikuje się jakimkolwiek komunikatorem, to staraj się jednak do niego zadzwonić. Hmm. Tak, żeby jak chcemy rozwijać naszą strefę komfortu własnego, takie popularne słowo, tak? To musimy działać poza strefą komfortu własnego. Czyli trzeba robić wszystko to, czego nie lubimy, po to, żeby zacząć lubić to robić. Bo jak lubisz coś robić, to już tego nie rozwijasz, tak? Więc tak samo będzie w negocjacjach. Jeżeli ktoś mówi, a bo ja nie lubię negocjować, okej, okay, no ale jeżeli chcesz zacząć skutecznie negocjować, to musisz to polubić. A żeby to polubić, to musisz zacząć robić to, czego nie lubisz robić. 95% Twojej, mojej osobowości to są nawyki. I teraz zobacz, jaka jest korelacja. Te zasady, o których rozmawialiśmy, one mają być w nawyku. Ty masz się nie zastanawiać nad tym, że odrzucasz pierwszą ofertę. Ktoś składa pierwszą ofertę, a ty mówisz spokojnie. Tak, ja muszę to przemyśleć. Nie teraz, tak. Jutro się skontaktuję w tej sprawie. Tak. Oferta jest dla ciebie rewelacyjna. Chodzi o to, żeby wypracować sobie nawyki negocjacyjne. Wiesz, nie zrobisz tego spod palca. Tak? żeby zrobić to, żeby osadzić to w, w systemie nawykowym, no to trzeba zacząć małymi krokami. Więc sprzedaj lampę za 100 zł i nie zastanawiaj się, ojej, chciałem 300, sprzedałem za 100. Nie. Potem sprzedaj jakiś wiesz, dywan, czy jakiś kuferek po babci, czy po dziadku, czy jakiegoś starego Termomiksa, wiesz, model pierwszy, zacznij się po prostu bawić testować swoje zasoby komunikacyjne, testować swoją cierpliwość do ludzi. Tak? No, negocjator, który nie jest cierpliwy, no, trzeba być cierpliwym, tak? Małymi krokami i po dwóch miesiącach będziesz widział pierwszy, bardzo konkretny, bardzo wymierny efekt. Super. Ja tylko dodam, że dla jasności. Nie reklamujemy w sposób ukryty ani wprost platformy Leaks, może być dowolna inna, może być tam, nie wiem, Allegro, Amazony i tak dalej, bo się śmieję, że wiesz, zaraz będziemy mieli zarzut, że robimy tutaj kryptoreklamy, ale zróbmy otwartą reklamę. Powiedz Sąku, gdzie można więcej informacji na twój temat zdobyć, jak można się z tobą skontaktować, gdyby ktoś chciał po prostu w, w temacie negocjacji rozwinąć się z twoją pomocą. Zapraszam na moją stronę sidewicz.com. Tam są wszelkie niezbędne informacje, materiały, materiały takie pomagające wejść na tą ścieżkę negocjacyjną. Ja dzielę się wiedzą na różne sposoby. Zresztą sam fakt, że zaprosiłeś mnie do siebie, za co jestem ci bardzo wdzięczny, no, świadczy o tym, że. Że twoje to osoby, robię. a też z polecenia konkretnej osoby. Kochani, nasza dzisiejsza rozmowa to jest taki test, taki próbny balon. Chcemy zobaczyć, jak ciekawe i interesujące są dla was tematy związane z negocjacjami. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, ale też powiedzcie, jaki konkretny temat negocjacyjny chcielibyście, żebyśmy dla was po prostu rozłożyli na czynniki pierwsze. Nie wiem, zakup mieszkania, zakup samochodu, możemy przejść przez cały taki proces. Myślę, że to byłby bardzo ciekawy odcinek, ale najpierw chcemy być y, pewni że temat negocjacji Was interesuje. Więc czekam na Wasze komentarze. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję za. Ja również bardzo dziękuję. wiedzy i za to, że znalazłeś dla nas czas. Naszym gościem był zawodowy negocjator z 30-letnim doświadczeniem Tomasz Piotr Sidewicz.